Witam Cię serdecznie, mam na imię Jo Gauda, jestem hipnoterapeutą i doradcą rozwoju osobistego. Czy zdarzyło Ci się, że podejmowałeś działania i pomimo starań, pomimo prób, kończyło się to niepowodzeniem, fiaskiem i lądowałeś w tym samym punkcie, w którym zacząłeś? Czy zdarzyło Ci się, że wydawało Ci się, że już dokonałeś zmiany, że już będzie lepiej, że to, co Cię niepokoiło, to, co chciałeś zmienić, to, co było trudne, już się zmienia, ale znowu wszystko wróciło do punktu wyjścia, zostawiając Ciebie z uczuciem bezsilności, niepewności, zniechęcenia, może nawet z jakimś stanem depresyjnym i z tym, że nie warto podejmować kolejnych działań. Jeżeli zdarzyło Ci się być w takim punkcie, to znaczy to, że w podświadomości działają u Ciebie nieuświadamiane negatywne przekonania, negatywne wzorce mentalne. I mamy w swojej podświadomości różne negatywne przekonania, negatywne wzorce. Na przykład, nie jestem wystarczająco dobry, albo nie zasługuję na miłość, albo nie mam kontroli, nie jestem bezpieczny, albo życie mnie przytłacza. Na przykład, gdzieś kiedyś w przeszłości podejmujemy decyzje, często pod wpływem otoczenia i często nieświadomie, że życie dla nas ma wyglądać właśnie tak. I tworzy się ten pogląd, to przekonanie, które później wpływa na naszą rzeczywistość i na nasze rezultaty. Nie w taki sposób, o jaki nam chodzi. I na przykład, jeżeli mamy takie przekonanie, nie jestem wystarczająco dobry, to chociaż podejmujemy działania w kierunku osiągnięcia naszego celu, osiągnięcia szczęścia, osiągnięcia tego, o co nam chodzi, w pewnym momencie zaczniemy się sabotować. Na przykład, chcemy się nauczyć nowego języka, nie robimy tego. Chcemy otworzyć biznes, nie robimy tego. Chcemy poprosić o podwyżkę, chcemy zarabiać więcej, nie udaje nam się. Albo nie mamy śmiałości, odwagi, nie chcemy, ponieważ skoro jest takie przekonanie wewnętrzne, takie nasze przekonanie, że nie zasługuje, więc realizujemy to, w co podświadomie wierzymy. Jeśli chodzi na przykład o związki i takie negatywne przekonanie, nie zasługuje na miłość, to nieświadomie przyciągamy do siebie osoby, które będą nam to odzwierciedlały. I wtedy w związkach pokazuje nam się to, że albo nie możemy z kimś bliskiego kontaktu emocjonalnego stworzyć, ktoś nas nie rozumie, lub nie możemy się w związku wyrazić, lub czujemy się ograniczeni, lub po prostu nam nie wychodzi. Tylko po to, żeby zrealizować nieświadomy wzorzec mentalny, że nie zasługuje na miłość. Albo na przykład, kiedy mamy takie przekonanie wewnętrzne, że nie jestem bezpieczny, to wtedy to może się na przykład zrealizować czy przełożyć na przykład na fobię związaną z lataniem samolotami. Ponieważ ten lęk, to przekonanie, nie jestem bezpieczny, naładowane jest tymi emocjami, z tym brakiem poczucia bezpieczeństwa, tą niepewnością, tym niepokojem i w naszym umyśle stwarzamy jak najgorsze mentalne obrazy tego, co się z nami stanie w trakcie lotu samolotem. To jest trochę tak, jakbyśmy siedzieli w jakimś domowym kinie, w pierwszym rzędzie, patrzyli na wielki, biały ekran i oglądali horror tego, co się dzieje w trakcie lotu samolotem dla nas, przeżywając w pełni to, co się dzieje emocjami, ciałem. To nie jest miłe uczucie. I wtedy podejmujemy działania, żeby tego uniknąć, czyli na przykład jeździmy samochodem zamiast latać samolotami, co powoduje jakieś tam komplikacje czy nieudogodnienia. Czyli siła tych zakorzenionych w podświadomości wzorców mentalnych jest ogromna, a jeszcze większa, jeżeli sobie z nich nie zdajemy sprawy. Jak można to zmienić? Jak możemy zmienić te negatywne, niekorzystne dla nas rezultaty? Po pierwsze, trzeba sobie uświadomić, gdzie jesteś. Ja często rozmawiając z klientami, a zajmuję się tym już ponad 15 lat, podaję taki przykład domu handlowego, w którym jest wiele sklepów i musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy na przykład, żeby dojść z punktu A do punktu B.
jest ta mapa tych sklepów i, jest, i pisze, jesteś tutaj, więc że pierwsze, po pierwsze musimy wiedzieć, musisz wiedzieć, gdzie jesteś. A to da się określić po rezultatach, czyli na przykład, jeżeli masz nałogi, albo masz jakieś fobie, albo nie wychodzi ci w związkach, albo nie zarabiasz tyle pieniędzy, ile chcesz, albo nie nauczyłeś się jeszcze języka tak, jak chciałbyś, dzieje się tak na skutek określonego wzorca mentalnego. Czyli jak myślę, co ja myślę takiego, że i co ja czuję na ten temat, że mam takie, a nie określone rezultaty. Jeżeli jest ci trudno to zrobić ze swojego własnego punktu widzenia, to możesz spojrzeć na to z pozycji obserwatora i zadać sobie takie pytanie. Jakie właściwie przekonania miałaby taka osoba, co by taka osoba myślała? Jakiego rodzaju myśli, jakiego rodzaju przekonania może mieć taka osoba, która ma takie rezultaty jak ja w życiu? I to ci przyjdzie do głowy, to się stanie oczywiste. Na przykład wyjdzie ten wzorzec, nie zasługuje na miłość albo nie jestem wystarczająco dobry. No i teraz co możemy zrobić, żeby to zmienić? Co możesz zrobić, żeby to zmienić? Myślę, że pierwszym tym punktem jest, tym pierwszym krokiem to jest uświadomienie sobie tego, gdzie jesteś. Zrozumienie tego przez chwilę, zrozumienie tego modelu świata, czyli czuję się tak, mam takie przekonanie i to mi kreuje takie rezultaty. I to jest ważny etap tego wszystkiego. Natomiast najszybsze rezultaty daje stworzenie nowego modelu świata, nowego obrazu samego siebie, zaangażowanie się w ten nowy obraz siebie emocjonalnie, wyobrażenie sobie tego, stworzenie obrazu mentalnego, zaangażowanie się w to emocjonalnie, pielęgnowanie tego w swoim umyśle i to przyniesie określone działania, czynności, które zaczniemy wykonywać i wkrótce zmianę wzorca w rzeczywistości. To może chwilę potrwać, to nie musi być od dnia numer jeden, ale w końcu to się zmieni. Chodzi o to, żeby nie skupiać się na obecnej, negatywnej dla nas rzeczywistości, a skupić się z całą naszą mocą i siłą, jaką mamy jako ludzie, w tym, że jesteśmy istotami duchowymi, które doświadczają rzeczywistości materialnej i mamy duże mentalne moce, a jedną z nich, z tych mentalnych właściwości, jakie mamy, to jest wyobraźnia, to jest intuicja, to jest logika, pamięć i możemy je zaangażować do procesu budowania nowego modelu świata. Więc jeżeli to jest temat, który Cię interesuje, jeżeli to jest temat, w który chciałbyś się zaangażować i chciałbyś ze mną pracować, zapraszam Cię na darmową, niezobowiązującą konsultację i możemy zablokować ten czas i porozmawiamy na ten temat, czy jak mogę Ci pomóc. Zapraszam Cię serdecznie, życzę Ci miłego dnia, życzę Ci szczęścia, zdrowia, powodzenia i spełnienia Twoich marzeń. Jeżeli jesteś jeszcze zainteresowany, to możesz również sobie załadować tą darmową MP3 z relaksacją. Życzę Ci miłego dnia. Pozdrawiam.